Otwórz się na to, co nowe i piękne. A jeżeli gdziekolwiek odczuwasz, że coś jest negatywne, wyrzuć to za burtę, bo już tego nie potrzebujesz. Po co ci zgniłe i zepsute owoce? Po co ci jakieś rzeczy, które są zużyte, ubite, czy w jakikolwiek sposób źle ci się kojarzą? Po co ci ludzie, z którymi czujesz się źle, którzy kradną twoje energię? Po co ci te wszystkie problemy? Z przyzwyczajenia? Z wygodnictwa? Przed tobą jest nowa droga. Przed tobą jest to światło. Idź w tym kierunku. Niech wszystkie twoje zmysły nastawią się na to, co dobre i pozytywne. Na to światło wszechświata. Na tą energię przemiany i transformacji. Stań się w pełni sobą. Idź drogą twojego serca. Nie zastanawiaj się, jak to wszystko ma się dokonać. To dokona się samoistnie. Wystarczy, że tego chcesz, że tego pragniesz, że otworzysz się na lekkość. Tak jak wystawiamy twarz do słońca i czujemy, jak to słońce rozświetla wszystko w nas. Dokładnie tak. Nastawiasz twoje anteny na to, co pozytywne i wyrzucasz za burtę wszystko to, co już do ciebie nie pasuje. No bo przecież nie będziesz chodzić w tych za małych butach przez jeszcze kolejne 10 lat, prawda? Już lepiej boso, tak jak ja dzisiaj na naszej ceremonii. W tym odpowiednim momencie przemiana dokona się. Możesz mieć tego pewność. Możesz mieć pewność tego, że twoje życie już w tym momencie kształtuje się i będzie coraz piękniejsze, coraz lżejsze, zgodne z tobą, zgodne z twoją duszą wyższą, z twoim niepowtarzalnym planem twojej duszy. I będzie to droga twojego serca.